No i nas wtedy zaprowadzili tą grupę, to była grupa chyba z naszej placówki, było chyba 20, z różnych placówek oni brali. Przecież w Chełmie, jak wspomniałem, było szereg placówek takich grup, tak? I oni to później doprowadzali wszystkich tych zredukowanych na dworzec kolejowy, nie dworzec, a rampa kolejowa. No i do wagonów. Tam były chyba 3 wagony. Załadowali i wywieźli na to transport. Ile tam liczył takich grup? Bo ty mówisz, że twoja grupa miała 20 osób. Ile grupa, tak... która została zredukowana, to może jeszcze 20-30 zostało. Aha, tak. Rozumiem. A ile do tych wagonów wpakowali, jak sądzisz? No to jak było... 3 wagony. 3 wagony były. No to ja wiem, ile w wagonie było. No trudno powiedzieć, ile było. 40, może 50 osób. No trudno w tej chwili powiedzieć. Tak. No nie było tak ciasno, na pewno nie było. No i w wagonie byli też po dwóch, u nas było 2 wartowników, ale ci wartownicy byli z załogi sojuszowskiej. Później zorientowaliśmy, że oni, ci co nas konwojowali do Sojuszu, widziałem ich później w Sojuszu, czyli przypuszczam, że to była grupa konwojentów. Przyjeżdżała po... Przepraszam, po przerwie technicznej. Więc wiedziałeś, że potem się zorientowałeś, że to byli ludzie z Sobiboru, tak? Tak, bo ja ich spotkałem później, to byli wartownicy. To byli Niemcy czy Ukraińcy? To byli ukraińscy wartownicy, należący do tej załogi Sobiboru. Załogi, ale to była chyba z tej tak zwanej galicyjskiej dywizji SS. SS Galicjan. SS Galicjan, tak. Mhm. Mówi, że po 2 na każdy wagon, tak? Ty tak pamiętasz ich, że po 2? Wewnątrz, 2 w każdym wagonie. Tak, niezależnie od tego była też ochrona, tak, ochrona zewnętrzna. Ale wewnątrz było 2 zawsze. U nas było 2, przypuszczam, że w tych drugich wagonach też było. Czy tam było potwornie ciasno, to znaczy człowiek na człowieku w tym wagonie, czy nie? Jak co? Czy tam było tak ciasno, że człowiek na nie, człowieku? Nie. Nawet rozmawialiśmy z nimi, oni tylko nic nie odpowiadali. Tak rozmawialiśmy z nimi, dokąd nas wiozą i po co, i czy jeszcze... Tak, że przypuszczaliśmy, że już osób, może może była jakaś informacja, wiadomo, że istnieje taki obóz zagłady. Bo nikt nie wraca, wszystko jak wywozili, żadnych informacji. To nikt nie wraca. Nie wraca, to tak przypuszczaliśmy, że już wtedy już były takie słuchy, że Niemcy mordują. No i pytaliśmy się tych właśnie konwojentów, czy wiozą nas na śmierć, czy do roboty. Więc oni nie odpowiadali w ogóle. Stąd był wniosek, że coś jest niedobrze, ale byliśmy tak wyczuleni. Ale mimo wszystko nie wierzyliśmy, że to jest możliwe. Czy oni zachowywali się brutalnie? Tam na tym bili kogoś, tłukli? Nie, absolutnie. Bardzo grzecznie. Nawet wejście do wagonów. Ja młodzi byliśmy przecież, to wszyscy byliśmy zdolni. Także pomocy żadnej nie potrzebowaliśmy. Także nie odpowiadali na pytania, na konkretne pytania nie odpowiadali. Także byliśmy zrezygnowani, trudno, co będzie. Czy ten wagon miał jakieś okienko, przez które można było wyglądać? Tak, no, bydlęce wagony. Wagony bydlęce. Czy mieliście pogląd, w jakim kierunku chociaż jedziecie, co się dzieje? Początkowo ja nie wiedziałem, ale niektórzy mówili, że jedziemy gdzieś na wschód. Na wschód, a faktycznie to jechaliśmy na północ. Na północ, bo od Chełma do Sojuszu. To się właśnie ten Sobibór leży na północy, wzdłuż Bugu. No czy, i przyjechaliśmy do Czy tej... coś po drodze do picia, do jakąś wody? Nic nie było, żadnych dostaw żywnościowych czy pitnych nie było, nikt nie dawał. Bo to zresztą ta podróż nie trwała długo. I żadnego postoju, czy gdzieś tam stawał? Nie. To jest blisko, to jest gdzieś około 30 kilka kilometrów. Znaczy, niedługo było ta podróż, mniej więcej podróż godzinę. Była bardzo krótka, tak. No gdzieś 2 godzin. 2 godzin, tak. Tak, około 2 godzin. No i tak przyjechaliśmy do Sobibora. Czy tam ktoś z tych ludzi, którzy był w tym wagonie, czy dostał jakieś histerii, czy strachu, czy płaczu? Nie, ja jeszcze powiem jeszcze inaczej. Tak? To była młodzież, może trochę starsza jeszcze ode mnie.
Pamiętam, nawet śpiewali jakieś takie, jakieś piosenki po żydowsku. I ta treść brzmiała mniej więcej tak: ich fura heim, i wąszuj meren, i sein kein gier. I tak dalej, i tak dalej. To jest utrwalenie, myślę, właśnie te pierwsze słowa. Wtedy... To znaczy, ja jedę tu, ja jedę tam? Tak, nie będę więźniem, coś takiego. Nie gier, to podobnie więźniem. Niech wąszuj meren, i sein kein gier. Dalej nie pamiętam. I tak śpiewali, nie wiem, czy dlatego śpiewali z radości, czy śpiewali pożegnalnie. Prawdopodobnie pożegnalnie, bo entuzjazmu jakiego tego nie było, ale, ale świadomie. Tam byli sami mężczyźni w tym mężczyźni. Roku.